Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Studio za Nysą. Za Nysą Jan Bogatko. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To dzisiaj będzie o czym? Może być o bardzo różnych sprawach. No bo pierwsze, jak się mieszka tutaj na granicy, to się patrzy. Jednym okiem się łypie na Brandenburgię, drugim na Czechy, trzecim na Polskę, jak miałoby się trzecie oko. W każdym razie pożary w Saksonii i w Czechach dały nam, mieszkańcom Zgorzelca, jednego i drugiego sporo do myślenia. Kilka dni temu słońce nawet zmieniło kolor i rzucało takie groźne, krwawo-czerwone promienie, które odbijały się na budynkach i w szybach mieszkańców tego miasta. To jest daleko niby stąd, to jest kilkadziesiąt kilometrów, 40, 50 do 60, a jednak odczuwało się tutaj ten smog wywołany pożarem i to takie po prostu wrażenie apokalipsy nasilało się z każdą chwilą. Do tej pory trwa walka z tymi pożarami, do tej pory pozamykane są niektóre regiony i w Saksonii, tak zwanej Szwajcarii saksońskiej, i w Czechach, w związku z czym przemysł turystyczny ubolewa bardzo, że nie będzie mógł zarobić na sezonie, który zapowiadał się bardzo dobrze, no bo niby ciepło, niby ładnie, a tutaj jednak te pożary. No ale z pożarami sobie Niemcy poradzą. Gorzej będzie natomiast zimą z ogrzewaniem. W każdym razie tak utrzymują gazety i one twierdzą, że może nawet dojść do jakiejś konfrontacji na ulicy. Na przykład Annalena Baerbock, szefowa dyplomacji niemieckiej, przestrzegała, że może dojść w wyniku zwyżek cen ropy naftowej i gazu do awantur na ulicach niemieckich. Na stadionie byłoby nic nowego, awantury odbywają się regularnie, ale głównie z okolicy 1 maja i w Hamburgu i w Berlinie, kiedy obchodzi się proletariacki dzień zwycięstwa nad faszyzmem. Ale okazuje się, że ten nazizm w Niemczech się jednak utrzymuje, można by powiedzieć. W każdym razie tego zdania są niemieccy propagandyści, którzy występują w telewizji rosyjskiej, zwłaszcza Władimir Sołowiow, który mówi, że Niemcy są po prostu złem wcielonym i że należy sobie z nimi poradzić najlepiej, atakując, zajmując Niemcy, ponieważ Niemcy i tak nie mają żadnego uzbrojenia, o czym informował wcześniej znany propagandysta Kremla mieszkający w Niemczech, Aleksander Sosnowski. Sosnowski mówi, że NATO jest bardzo słabe i do niczego nie jest zdolne. To samo powtarzają inni politycy. W Polsce nie będę wymieniał ich proweniencji, żeby nie zarzucono mi stronniczości. W każdym razie Sosnowski mówi i Sołowiow to powtarza, że Niemcy nie nadają się do obrony, że po prostu należałoby tam wyjść i zrobić porządek wreszcie z tymi nazistami. No już teraz wiemy, gdzie są ci naziści. Oni nie są tylko w Polsce, nie są tylko na obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego czy odzyskania niepodległości. Oni są także w Niemczech. Jest ich bardzo dużo i należy sobie z nimi poradzić w sposób ostateczny. Czy Niemcy przygotowane są do obrony? No złośliwcy mówią tak, mają dużo kredy i będą malować na chodnikach serduszka i lubiutybia, czy inne napisy, które będą wzywały do natychmiastowej kapitulacji przez Rosję w razie czego. No ale po prostu propaganda to jest jedno, natomiast sprawy związane z zimą to jest drugie. Wielu ludzi zastanawia się nad tym, czy nie przywrócić sobie ogrzewania klasycznego, to znaczy nie uruchomić pieca, nie odświeżyć komina, nie zbudować nowego kominka, nie kupić drewna. Drewno
bardzo, bardzo drewno opałowe zdrożało. W Niemczech, w Bonnie można było go dostać kilka dni temu, to wiem od mojego informatora. Tutaj nad granicą no jest może ciut łatwiej, bo można je sprowadzić oczywiście z Polski, jak zwykle w takich wypadkach, ponieważ w Polsce można dostać wszystko, okazuje się, i tego zdania są nie tylko Niemcy, ale także i Czesi. Wczoraj miałem dzień zakupów, więc byliśmy w polskim Zgorzelcu, w słynnym sklepie Carrefoura, i tam dzikie tłumy, i zastanawiałem się, jak to jest możliwe, czy wiesz, jest utrudniona komunikacja między oboma Zgorzelcami, to znaczy Zgorzelcem niemieckim i polskim, dlatego że most znajduje się w remoncie, znaczy nie tyle most, to jest właściwie droga dojazdowa do mostu, jedynego mostu, który łączy wschodnią i zachodnią część miasta po tym, jak w 1944 roku wysadzono most staromiejski, który zamieniono, później odbudowano w formie bardzo ładnej zresztą kładki nad Nysą, którędy można przejść na polską stronę z niemieckiego Zgorzelca i odwrotnie z polskiego Zgorzelca na niemiecką starówkę w Zgorzelcu niemieckim. Po prostu wygląda to w tej chwili tak, że sklepy są zatłoczone, no więc parking przed Carrefourem totalnie przepełniony, głównie to Czesi i Niemcy, mimo tych trudności dojazdowych, mimo że trzeba jechać autostradą, dla Czechów mniejszy to może problem, bo oni jadąc z południa nie muszą pokonywać przeszkody wodnej, jaką jest Nysa, natomiast jadąc z Niemiec trzeba jechać w tej chwili autostradą albo przez Radomierzycę, to jest kawał drogi. Radomierzycę to jest bardzo ciekawa miejscowość, znajduje się tam piękny pałac niedostępny do zwiedzających, znajdujący się w prywatnych rękach. Jakaś pani jest właścicielką tego obiektu, ale co ciekawe, to w tym właśnie, w tym zamku znajdowały się niemieckie archiwa, bardzo cenne, między innymi dotyczące także i Auschwitz, które zostały wywiezione stamtąd po 1945 roku. Niektóre z nich zniknęły bezpowrotnie, wiadomo, że był tam również późniejszy premier Jaroszewicz, czegoś szukał, ale zostawmy ten wątek James Bondowski. Teraz zajmijmy się sklepami, a więc Czesi przyjeżdżają, Niemcy przyjeżdżają, żeby kupować, bo w Polsce jest taniej. To jest a propos tego, jaka jest drożyzna w Polsce. Gdzieś czytałem w internecie, że w Polsce straszne rzeczy się dzieją, jest po prostu w związku z tą drożyzną. Nawet masło jest specjalnie oznaczane tak i ma jakieś takie w sobie jakieś chipy, które mają dzwonić, jak się człowiek przekroczy kasę nie płacąc, ponieważ masło strasznie zdrożało i po prostu jest potwornie drogie i w związku z czym ludzie je masowo kradną. No, jeżeli robię zakupy w niemieckim Lidlu, to moją uwagę zwraca informacja przy bepsztykach, które czasem oglądam, na której jest napisane: uwaga, znajduje się tutaj sygnał na wypadek tego, jakby ktoś chciał ten bepsztyk ukraść. No więc oczywiście okazuje się, że te wszystkie informacje można przedstawić w bardzo różny sposób i mogą dotyczyć bardzo, bardzo różnych krajów. Jeżeli chodzi o media niemieckie, to media niemieckie teraz zajęły się właśnie takimi typowo ogórkowymi wiadomościami: drożyzna, to tamto, pożary, to nie wychodzi, złodziejstwo, węgiel drogi, czy sprzedają Polacy węgiel Czechom czy Niemcom, na przykład z Bogatyni, przy tym Bogatynie chciano zamknąć, miało być to straszne rzeczy, okazuje się, że teraz jest niby potrzebna do czegoś tam. No dobrze, no po prostu tutaj Niemcy mają teraz i temat do pisania o tym, co się dzieje. No ale energię się ma oszczędzać. Ma się oszczędzać w Niemczech i właśnie czytałem, że w Nadrenii Westfalii będą wyłączane także lampy uliczne w nocy, no więc w związku z tym na pewno wzrośnie sprzedaż latarek i baterii, więc to ożywi znowu miejscowy przemysł i handel i przyda się wielu ludziom, również sprawi, że policja będzie miała więcej pracy w związku z włamaniami, napadami, kradzieżami, to też będzie sprzyjać wzrostowi produktu gospodarczego brutto i to po prostu będzie można wszystko wykorzystać dla celów dobrych. No,
kanclerz Niemiec, były kanclerz Niemiec, Gerhard Schröder, którego nekrolog zresztą polityczny zamieszczony w ostatnim numerze. I od razu mogę zacytować, bo ten numer ostatni Kuriera Wnet jest na naszym stole w studiu Radia Wnet przy krakowskim przedmieściu 79. Polityczny nekrolog Gerharda Schrödera. Warto przeczytać, co Jan Bogatko, te wszystkie fakty dotyczące tego, kim był, kim jest i kim chce być pan Schröder w najnowszym numerze Kuriera Wnet. Taka reklama, panie redaktorze, krótka. Bardzo dziękuję za reklamę. Reklama dźwignią handlu, to już mówiono kiedyś, 100 lat temu niemalże, ale jest to miłe, że ktoś coś zauważa i to podkreśla. Otóż kanclerz Schröder ma też jakieś, to jest bardzo młody człowiek, on powoli dobiega 80, no więc jest to po prostu, należy do grupy młodzieży, w każdym razie można powiedzieć młodzieży pokolenia 68 i może jego dalszym celem będzie, ja nie wiem, może powrót do fotela kanclerskiego w obecności aktualnego miernego dość kanclerza z partii, której jeszcze Schröder jest członkiem, jeszcze nie został z niej wyrzucony i jest mało prawdopodobne, żeby jednak z niej, z tej partii SPD Schrödera wyrzucono. A więc on był kilka dni na urlopie, jak to mówi, w Rosji i w związku z tym udzielił teraz wywiadu w Niemczech Szternowi. On się ukaże dopiero jutro. Ten tygodnik się ukaże jutro w kioskach i w tym pisze o tym, że po prostu to są, najłatwiej jest rozwiązać problem zaopatrzenia energetycznego, uruchamiając Nord Stream 2, po prostu mówi, to jest naprawdę proste rozwiązanie, więc tutaj widzimy, jak kanclerz, były kanclerz Gerhard Schröder dba bardzo o społeczeństwo w Niemczech i jego zaopatrzenie w gaz. On zresztą w tym wywiadzie uszczypliwie zauważa, że za jego czasów, kiedy on to był kanclerzem w Berlinie i rządził tym krajem, te Niemcy były zaledwie w 35% zależne, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w gaz od Rosji, a teraz są bardzo, bardzo więcej zależne po latach rządzenia pani Angeli Merkel. To jest oczywiście wszystko, prawda? Wszystkie bez wyjątku niemieckie partie polityczne ubiegające się o władzę, będące u władzy lub nie mających szans nawet na dojście do władzy. Wszystkie te partie są i były prorosyjskie. Nie dodał tylko, ile zarobił na tym zwiększeniu uzależnienia Niemiec od gazu rosyjskiego, ale to już zupełnie inna historia. Pewno kanclerz Schröder jest bardzo skromnym człowiekiem. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Zanysy, Jan Bogatko, i w Radiu Wnet, i w Poranku Wnet, i w najnowszym numerze Kuriera Wnet jest też obecny. Wszystkiego dobrego, spokojnego dnia, panie redaktorze. Wzajemnie, do usłyszenia. Powiem też dziękuję Adamowi Gniewieckiemu za to, że i napisał, i opisał piąty miesiąc kronikę polityczną i zamieścił w Kurierze Wnet, i za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Ja też bardzo dziękuję. Jak zwykle bardzo miło jest odwiedzać państwa studio. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie, wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.